jest jedynie ważna cecha, którą mamy do czynienia, która wymaga jakiejś refleksji, to jest otwartość w dzieleniu się informacjami. Jest taki pewien slogan dla mnie, że przypomnę najpierw w języku angielskim, potem po polsku. In the industrial age, information was like a gold. In the information age, it's like a milk, used quickly. W czasach przemysłowych informacja była jak złoto. W czasach informacyjnych jest jak mleko, trzeba jak najszybciej dłużyć. Informacja nie może być się przechowywana, konserwowana, zabezpieczana różnymi systemami braku dostępu. To jest bez szans. Dzisiaj informacja rozchodzi się szybko, czasem zbyt szybko, czasem wbrew naszej woli. Kolejna cecha, która wydaje mi się ważna, która przemawia za potrzebą rozwijania tych kompetencji medialnych, to jest peering, czyli współpraca, która zgodna jest również, można powiedzieć, najbardziej nowoczesnymi koncepcjami zarządzania korporacjami, firmami, zarządzania rozmaitymi procesami, które mówią o tak zwanym empowerment, czyli o dowartościowywaniu pracowników. To się dzieje na szeroką skalę, również przy bardzo dużych projektach, niekoniecznie o charakterze takim czysto rozrywkowym, czysto komercyjnym. Wreszcie masowo rozwijające się zjawisko prosumpcji. Tutaj pan profesor wspominał o Second Life. Dość ciekawa dla mnie osobiście informacja, że sam wytwórca tej gry Winter Labs wytwarza zaledwie 1% zawartości. To znaczy 99% wytwarza się gdzieś poza, niezależnie, jest kreowana przez tych, którzy z tego korzystają, w tym jako uczestniczy. Wreszcie ostatnia, wydaje mi się, ważny element tego wszystkiego, to jest globalne współdziałanie. To znaczy nigdzie jak w gospodarce cyfrowej zasada lokalnego myślenia i globalnego działania nie jest w takiej mierze realizowana. To znaczy, każdy produkt i informacja są zarazem dostępne na bardzo szeroką skalę. Wszystkie te powody przemawiają za tym, żeby problemy kompetencji medialnych zajmować się przy każdej okazji, zajmować się w sposób również trwały, systematyczny, dostarczać narzędzi w jak najszerszym kręgom ludzi młodych, zwłaszcza ludzi młodych, którzy są, można być alfabetami medialnymi, nie są analfabetami. Chciałbym się przeciwić takiemu podejściu, które czasem się spotyka, że mówi się o tym, że ta edukacja medialna potrzebna jest po to, żeby zwalczać analfabetyzm medialny. Nie, mamy do czynienia z zjawiskiem wręcz przeciwnym. Mamy do czynienia z pewną kompetencją, która nas zaczyna tak naprawdę niepokoić. Bo ta kompetencja powoduje, że dzisiaj nie można na wykładzie mówić czegokolwiek. W czasie wypadku możemy zostać sprawdzeni, co się dzieje. Różne bezprzewodowe systemy umożliwiają studentom sprawdzenie, czy nasze daty podane, czy liczby są dokładnie takie w rzeczywistości. To jest zjawisko zupełnie nowe. Tutaj mamy do czynienia raczej z tego typu sytuacjami. Mówmy o analfabetyzmie, mówmy raczej o tym, żeby pewien poziom kompetencji medialnych, która jest powszechna, bo przecież czymże jest ta kompetencja? Ona się na bardzo różnych poziomach realizuje. Ona się realizuje od tego, że ludzie bez trudu rozpoznają celebrytów, bez trudu identyfikują wątki w ulubionych serialach, poruszają się w mnóstwie kanałów telewizyjnych, stron www, kanałów radiowych i wielu innych formach rozrywki. Poruszają się, to jest bez kłopotu. Być może chodzi nam o to, żeby rozumieli też kontekst, żeby rozumieli to w strukturze, rozumieli to w pewnej całości, a nie jedynie w oderwaniu jako pewne atomy wiedzy. I trzeba dodawać pewne narzędzia. I myślę, że to są to powody, bo społeczeństwo wśród tych tendencji rozwojowych, które obserwujemy, staje się coraz bardziej kreatywne. Jednostki stają się kreatywne i one popychają naszą cywilizację do przodu. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za niezwykle interesującą część wprowadzającą naszego dzisiejszego spotkania.